nadrabiać. No, dostaliśmy w trzeciej kwarcie trzy trójki, które w sytuacji, kiedy doszliśmy na remis, nas znowu zabiły. Ryzyko, jakie podjęliśmy w końcówce, no trzeba było podjąć. No niestety, no taki jest sport, nie dociągnęliśmy tego. Natomiast no fajnie, bo była dobra walka całego zespołu. No wygrał dzisiaj zespół czy lepszy. Czy nie zabrakło w końcówce Filipa Wspaniałego, bo spadł na 5 fauli? Może nie tyle, że zabrakło Wspaniałego, zabrakło takiej agresji przez cały mecz. Mówię, no Włocławek to jest też wyrównany zespół, pokazał to dzisiaj. I pozwoliliśmy im po prostu się rozkręcić. No i to potem zaważyło, że w końcówce wszyscy punktowali. No a myśmy musieli rozpaczliwie trochę szukać. No, wrócę jeszcze do tego meczu ćwierćfinałowego. Czy dzisiaj zagraliście tu lepiej niż w ćwierćfinałach w Tychach? Bo skład był podobny. Ciężko porównywać te dwa spotkania. Ciężko. Wtedy zagraliśmy na większej swobodzie. Myślę, że Włocławek też. Dzisiaj jednak była też trochę inna presja wyniku. To myślę zaważyło z naszej strony, że nie było tej głowy spokojnej, tylko trochę może za dużo nerwów. Trener Krzyżelewski niedługo w tym zawodzie trenera. Panie Arku, kilka słów o meczu. No, chłopcy podjęli dzisiaj walkę w meczu. Po słabym początku, tak uważam, że zagraliśmy słabszą pierwszą połowę, która pozwoliła nam, mimo że graliśmy słabiej, utrzymać nam się w grze. Druga połowa wróciła nam do gry. Te trzy trójki, co trener wspomniał, na pewno nam pomogły psychicznie wejść z powrotem w mecz, co spowodowało, że żeśmy grali na troszeczkę większym luzie niż drużyna przeciwna. No i tutaj zasługują mój zespół zasługuje w drugiej połowie na poprawienie obrony. Ale czy czuliście chyba nóż na gardle, bo kto wie, czy ten mecz zadecyduje o półfinale? Być może. Wiadomo, no każdy chce grać jak najdłużej, jak najdalej w finałach Mistrzostw Polski. Czy to było nóż na gardle? Trudno powiedzieć. Po prostu trzeba walczyć w każdym meczu i nie można sobie odpuszczać i kalkulować. MVP Wojciechowski, tak patrzę na twoje statystyki, Mikołaj, 16 zbiórek, 22 punkty, double-double, świetnie. Jak ci się dzisiaj grało przeciwko Tychom? No, ogólnie w pierwszej połowie się trochę gorzej grało ze względu na skuteczność, słabe błędy były takie, podstawowe błędy były i ogólnie. A w drugiej połowie no, było już lepiej, nie popełnialiśmy tych samych błędów i poprawiliśmy obronę też. Troszkę w pierwszej połowie widziałem, że miałeś tam pod koszem sporo nietrafionych. Potem się poprawiło, z czego to wynikało. Naciskali cię tam pod koszem? Też naciskali mnie pod koszem, nie zwracałem na to uwagi, że trzech do mnie podchodzi. A już w drugiej połowie zacząłem oddawać piłki na obwód i oni się już potem nie schodzili. Jest z nami także zawodnik z Tychów z numerem 4, Kacper Szczepanek. Kacper, trochę o meczu. No... Zagraliśmy słabiej pierwszą połowę, nie walczyliśmy, trochę dużo głupich strat, a w drugiej już się zebraliśmy, chcieliśmy wygrać, walczyliśmy o każdą piłkę, tylko zabrakło trochę skuteczności. No teraz jutro Was czeka ciężki mecz z Jeszczerakowym, dobrze mówię? Jesteście przygotowani na zwycięstwo? Pewnie tak, bo to Was jeszcze utrzymuje w walce o półfinał. To wszystkiego dobrego jutro, szybko się zmobilizować. Jeszcze dwa słowa do zawodnika, może się przedstawić? Oliwier Szczepański. Oliwier Szczepański, nie może zagrać już od strefy, co się stało i kiedy będziesz gotowy do gry? Kontuzja z kostką, przeszłem artroskopię i na następny sezon powinienem wrócić. To wszystkiego dobrego, dziękuję za wywiad, do zobaczenia, do jutra.